Eltrita Far. Okej, panowie, wszyscy do przezbrojenia, wszyscy do przezbrojenia. Dowódcy drużyny, dowódcy stacji do mnie za 3 minuty. Szybko, szybko, każdy bierze odpowiedni sprzęt dla siebie. Odpowiedni sprzęt dla siebie. Musimy ustawiać jeszcze 10 minut. To. Wyzaki są. Chlebaki. To panowie granaty są. Weźmie mi ktoś z oddziału z jedną taśmę DMG. Który z moich dowódców są sekcji? Dawid. Ja może tylko powiem. Dobra. Dowódco strzelcyk! Mówcie, mówcie. Ten, brawo będzie chowało pojazdy zaraz, jak coś. Okej, okay, uzgadnijmy jeszcze cały plan z wami za... Strzelcyk, strzelcyk! Proponuję... Chcesz być drużyną wypadową? Możemy ich skrócić. Ja mam pomysł, żebyśmy utworzyli dwie dwójki obserwatorskie z waszej drużyny oraz waszą drużynę damy. Gdy przeciwnik będzie wjeżdżał nam na plecy, wtedy wy zaatakujecie razem z tymi dwoma dwójkami spoterskimi, tak? Ode mnie już pójdzie panów na 2409. Uciskowe się już skończyły? Nie, film. Nie są tutaj, po prawej. 2409. No. Jedną dwójkę możecie gdzieś na północ zostawić, w razie gdyby się przez pustynię próbowali przebić. A reszta to już do was. Schowajcie się jakieś odległości max kilometra, 500 metrów kilometr, jakoś tak. Może jeszcze zajmiemy jakieś dalej na zachód, jakieś dalej, żeby wyjechać stąd i zaskoczyć. Gorblond? No, wy będziecie mieć pojazdy, więc to już od was zależy. Chcę mieć się spoterów blisko siebie. Blisko drogi. Okay. Pojedziemy tam. Macie dowolność w wyboru pojazdów. Panuch? No nie wiem, wiem, tak. Ludzie, ale zostawcie medykom tutaj. Myślę, że mam się trochę z Eltrim i macie... Hop, hop. Sugeruję, żebyśmy się troszkę bardziej przyjrzeli, bo mamy bardzo fajne wzgórza. Zaraz przez Kazerhead, bo mam na myśli tutaj Takugar. Jako RT mamy bardzo dobra pozycja. Tak, ja mam duchy tam. Moment, zaznaczcie mi to na mapie. O, przyjął, dobra. Czy mamy go zrób. Natomiast potrzebny jest panuchowi ktoś, kto będzie obserwatorem. Zaznaczcie mi to na mapie. Weźcie skoro to średnio L3. Już zabrałem, dobra. Okej, widzę. To jest bardzo dobre wzgórze. Rozumiem, saperki że to jest dobrze, polecam. Natomiast saperka to żona sapera. Drugą sekcję, tak, drugą drużynę. I oni gdzie one są? Pozycję. Tutaj właśnie są. Oni ruszają do gorów, kurwa. Więc tylko tyle osób patrzy, że... Się ustawić. Janusz. Ktoś już się wybieram nic tylko. Dobra, to dawaj. Ile masz? DMG masz czy co? Co? Przepraszam, G? Ja mam 7,90. Zostaw mnie, ty. Co mnie tam masz? 2 minuty na przezbrojenie. Zostawiam tam zabramę. Szybko. Chodź, ja już nie ma czasu. Dowódco, trzeba załadować jeszcze tą broń. Amunicję. Chodź. Pamiętajcie o granatach dymnych. Przydadzą wam się granaty dymne. Elo. Ale proszę. Dowódco, Hopkal. Tak. Maszallah. Jeszcze załadować tą amunicję do wozu. Bracie, dobra, tak, macie długie radio. Ale który mamy wozy? Nie słyszę pana dowódcy. Długie radio, czy ktoś z was ma? Z drużyny. Pierwsze dwa pojazdy z prawej strony, kurwa, ten pierwszy w sumie. Te radio. Radio. Czy radio, radio. Adam X radio. A ty daleko? To? Bo tutaj wzywa was szef z Celsy. Słyszałem. Ja nie jestem. Czołem, siedzącie, bracie. Szybko. Mam ktoś od was radio? Odsuń się. To co z serca wywalić radio jako RTO twój? Jesteś RTO, o Boże, nie wiedziałem, że mam RTO. Dobra, zostań z tym radiem. Dobra. Będziesz się kontaktował. 50. Między nami wszystkimi 50. W drużynach, to już zostaje ten standardowy. Okej, wszyscy przezbrojeni, medykamentów dużo brać. Okej, moja drużyna, macie 60 sekund na przezbrojenie, ustawiamy się przy wyjeździe z miasta, drużyna. Alfa. Powtórz dowódco? Każdy jest przezbrojony, ustawi się przy wyjeździe z miasta, uważajcie tylko na pojazdy, nasza druga drużyna wyjeżdża już.
Tylko Radrix został. Ale to on się nie przyzbraja, tylko stoi. Okej, Dawid, więc ty jesteś dowódcą drugiej sekcji, będziesz tą sekcją bardziej szturmową. Wyznacz sobie. Zaraz panowie, ruszajcie. Zgłaszam się, Adek, zgłaszam się, Grenadier. No to Szwedzi, Helkis i Adex. Weźcie kolor. No, niebieski. Ja sugeruję, żebyśmy szybko ruszyli gdzieś na te wzgórza Takur Gar albo Takur Margur, bo stamtąd mamy dobry spot na miasto. Rozumiem, natomiast tam do Gorbat, zaznaczam teraz, leci już druga sekcja, więc ich tam jakoś sobie... Ale stamtąd nie będzie nic widać. No to przy... Bo Gorbat jest w dolinie. No to oni pójdą do Takur Gar, przekażę im to. A my okay. Musimy zajmiemy bardziej gdzieś bliżej pozycji właśnie. Gorzej jakby tutaj przyjechać, tutaj jest nasz cel, nasz zakładnik, tak? A w którym budynku jest? No, nie wiem. Tutaj. Ten tak, na prawo z drewnianym balkonem. No tak czy inaczej, my musimy tutaj zostać, bo jak oni jakimś cudem przejdą w tym miejscu? Prostu... No nie, no ale w obrębie kilometra przynajmniej. Bo jak oni się tutaj przedostaną, załatwią sobie zakładnika i tyle, i pójdą, a nas tutaj nie będzie w tym czasie. Tylko proponuję, żebyśmy zostali. No tak, tylko że oni na razie nie wiedzą, gdzie jest zakładnik. Muszą pojechać do wioski, a z tych gór, co mówiłem, widać wioskę, więc będą widać, gdzie jadą z tej wioski. O, rozumiem. Można ich rozpierdalać, jak będą przyjeżdżać. I właśnie, żebyśmy widzieli, gdzie jadą i nie będziemy musieli zgazywać. Dlatego chciałem, żebyśmy szybko tam pojechali. Jeszcze mamy czas. Okej, dobra. Tak zrobimy w takim razie. Po prostu zajebałem się trochę bracia. Ale teraz dobra, mogę wziąć kierowcę. Proszę bardzo. To sekcje, jedziemy tak w pojazdach, jak były sekcje wydzielone, tak? Dobra. Na pakę, do z tyłu. Jest do uzbrojonego, wchodzą tylko 3 osoby, więc weźcie nieuzbrojone, albo podzielcie się na 2. Podzielimy się na 2. Lepiej mieć 2 uzbrojone pojazdy. Zapakowałeś się amunicję? No tak nie bardzo. No ale ja mam pełną, to ponad 10. To ja sam jadę. Ja mógłbym dopakować do tego pojazdu. Ja mam 14... Nie no, skrzynia mamy całą, nie? A no dobrze. Ruszam. Ja mam 15 magazynków, 10 granatów dymnych, ja mam 7 podłąków. Ja dymnych nie zmieściłem w ogóle, bo wszystko prawo wypłynęły, kurwa, te mnie taśmy. Mam jeden dym, który żyje. Ja mam saperkę też, żeby mogę kupować jakieś tam. No ja saperkę też kupiłem. Trzeba być uważnym, bo sobie widzę o czym. Dawid, masz GoPro? Tak. Wrzuci się później na live linka, jak się rozpierdolił obowiązkowicy. No oczywiście. Obowiązkowa sprawa. Ty gdzie idziemy? Na to wzgórze tam ulijam? Tak, Gar. Stawiamy pojazdy 10 wschodu. Prowadźcie. Przyjem. Bo bronią się ci pancerni, nie wiesz. Mamy Adexa. To chyba tutaj będzie. A pojazdy by się przydało ukryć. Za bardzo nie ma gdzie. Musi być skręt, skręt albo na Gorbat. Albo zostawić im drogę tymi pojazdami. No, to już lepszy pomysł. No bo co z Celtic, co pan myśli o tym, żeby zostawić im drogę pojazdami? Będą się musieli zatrzymać i nie przejadą bez uniknięcia ognia. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie zostawić pojazdy z tyłu, bo tak czy inaczej będziemy musieli się wycofać z tym. Pozostajemy przy planie, na razie jadę za wami, jedźmy na to wzgórze. Tylko czy minęliśmy już skręt na Gorbat?
Tak, wyjeżdżamy właśnie na wzgórze Takuger. Kontynuujmy, zostały gdzieś pojazdy w dogodnym miejscu. Tutaj jest fajne miejsce, jest taki zjazd osłonięty. O, tu jakbyśmy zostawili? Tak, dokładnie to miejsce. Zatrąb się pierwszy pojazd. Tak, są taki donośny. Można wysiadać? Gdzie jesteś, Szwedzik? Już do was biegnę. No, trochę tych kamieni tu jest po drodze w dół. Wziąłem dalej miesz, ten nasz wektor. Ja mam zwykłą lornetkę, też dobra jest. No czy ja wolę mieć teraz, bo wejdę czasu sobie, o, 600 metrów, jeb kałaszników, no 600 metrów, jeb. Jasne, jasne. No i się strecyk zgubił. Dobrze, żeby cię nie rozjechali. Wyłącz światło, bo to będzie widać. Jedźcie dalej, jedźcie dalej. Jedźcie dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej. Jeszcze dalej, tutaj do linki. Panie dowódco, mamy idealny wgląd na tą miejscowość. No właśnie, o tym mówiłem. Jest wręcz zajebiście. Na bliski zasięg trzeba ich będzie wziąć. Znaczy nie wiem, czy będzie. Tutaj takie fajne kamienie mamy tu niżej trochę. Widzę ruch. Trzeba poczekać, że oni wjadą między te drogi, nie? Przed miastem cywila. Próbuję się jakoś fajnie rozstawić, żeby nas nie było widać. Musimy Dawid, koordynujesz działania. Będziemy atakować z daleka czy z bliska? Moim zdaniem nie ma sensu z daleka. Nie ma sensu z daleka, oni mają lepszą optykę. Przyjął. Bo widać zajebiście, tylko trzeba się w krzakach tu skulić, żeby. Tylko stoi coś, jaki plan? Co na razie robimy? Z daleka jesteśmy niestety nieskuteczni. Niżej jest taka mieścina ze slumsów. Mów głośniej. Okej, break. Wszyscy nasze jednostki, drużyna prawo jest w Takur Margur. Marker Takur Margur. To jest po lewej od nas. Z górze po lewej. Bradrix, widać cię strasznie. Najlepiej jakbyśmy się położyli tutaj. Siedzi, chodź. Niebiescy do mnie. Dobra, tu się rozłóżcie, pochowajcie się. Za kamieniami, Dawid, za kamieniami. Tak... A po krzakach? No co? Ale tam to jest zajebisty widok, o kurwa. Tutaj jest ten, może te slumsy wykorzystamy na dole, bo tam jest dość blisko drogi, a są kamienie. No niekoniecznie tą drogą muszę jechać. No, na razie się rozstawcie tutaj po kamieniach. Jest droga. Wysiedli, spotują. Chowajcie się. Daleko od nas? 1800 metrów, kierunek 340. Potwierdzam, widzę ich. Dokładnie w punkcie okoń. Nie przemieszczacie się za bardzo. Dawid proponuje, żebyśmy sobie sprawdzili, gdzie mamy zasięg. Maksymalnie, myślę, 400 metrów i dopiero jak się zbliżą na ten dystans, to otworzymy ogień. I od razu jak się zacznie niebezpiecznie, to byśmy stąd się wycofali, bo nie ma sensu ginąć na pierwszej linii. A mamy jeszcze wzgórza za sobą, więc będziemy w stanie w górach walczyć jeszcze skutecznie.
Trzeba pamiętać o tym, że oni mają lepszy sprzęt, a mają lepszą optykę i będą widać dystans lepiej na daleko. Adeks, widać. Widać mnie? Teraz? Czekaj. Znajdźcie jakieś dogodne miejsce na zasadzkę i oczekujcie, spotujcie dalej. A może ich wziąć zaskoczenie pomiędzy tymi dwoma wzgórzami, na których jesteśmy? Też o tym myśleliśmy. Zatrzymali się tam, spotują cały czas. A gdzie oni są? Bo ich nie widzę. Lepiej się pochować teraz. Kierunek 340, odległość 1800. Są na skrzyżowaniu... Funkcja okoń, dokładnie tam. Ty ich widzisz stąd? Tak. Znaczy Hamwiki widzę. Ja jestem jakiś ślepy ostatnio. A widzę ich. Break, widzę dwóch spoterów. Kierunek. 322, 323, odległość 1500. Leżą na kamieniu. Przyjąłem, ja nie widzę jak na razie, ale obserwuj ich. Oznaczyłem punkt spoter. Brawo. Na tym kamieniu po prawej? Najbardziej na prawo? Mają na nas widok idealny. Dwóch wrogów spoterów, zaznaczony markerem spoter, uważajcie. Myślisz, że wiedzą, że tu jesteśmy? Tak, myślę, że skumali, że tu jesteśmy, bo widać nas. Wszyscy zachować ostrożność, chować się, trzymać się nisko, nie wychylać. Niech tylko nasi spoterzy sprawdzają okolice, reszta nie wychylać się zbytnio. Dawid, myślę, że powinniśmy się cofnąć. Dobra, wykonać. Cofamy. Okay, tylko na glebie. Jedynka też wycofujemy powoli. Do szwedzikiem, dawaj. Jedynka, wszyscy glebą wycofujemy. Okej, okay, mam pozycję fajną na kamieniu. Nie widać mnie. Jak coś tu blasku? Po turecku, kurde. Po chuj się tu fali. Nie ryjcie się tam. Zajebistą pozycję ma. Adeks, cofnij, Adeks. Czemu mam cofnąć? Poczekaj, przejdę tam. Kurwa, to Adeks, no ja się chowam, aby się wychylacie. No, Helgis mnie, kurwa! Słazić tam stamtąd. Wiem, ale chcę ich wyspotować też. Widzę ich, wystarczy. A co ty tam, masz lornetkę czy co? Nie, dalmierz, bo mam granatę. Jak muszę sobie zmierzyć 400 metrów i... Co z tym? No to Szwedzika się pytaj dokładnie, bo on to spotuje. Szwedzik, jesteś pewien, że nas zauważyli? Nie jestem pewien, ale może tak być. Rozumiem. Zależy jakie mają dobre oko. No ty. Tam są nasi. Mamy 600 metrów. No, dobra. 600. To jest za daleko, żebyśmy mogli strzelać. Nie no, według mnie to jest aż idealnie. Nie, myślę, że za daleko. Oni mają celownik i mnie. Widać ich, przemieszczają się, po kamieniach skaczą. Brawo też chyba nawiązało z nimi kontakt, z tego co słyszałem. Widzę ich też. Tak, potwierdzam, spoterzy wycofują się. Jaka jest odległość do tej miejscowości?
od 600 do 800, zależy które miejsce. Możemy ewentualnie dywersyjnie ostrzelać ich, tą parę taśm w nich palnąć, jakby się udobnił. Myślę, że to jest głupi pomysł, panie dowódco. Też tak myślę. No takie działania dywersyjne trochę, strzelić i zacząć uciekać. Ujawniamy pozycję swoją wtedy. No ile to pozycja zasadniczo nie jest wydaje mi się, że powinniśmy poczekać, aż oni zbliżą się na 400-500 metrów. Ja mam granatnik na... ile mam maksymalnie? 400 metrów zasięgu. Ogarniemy te 400 metrów z tej pozycji, ostrzelamy ich ładnie, zgratrujemy się z tego co mamy i się cofniemy na wzgórze tutaj za nami. No przyjął, tak by... Tam gdzie pojazdy zostawiliśmy. No, do pojazdów i pojedziemy tymi pojazdami na wzgórze 120 za nami. To tam z pojazdów można by było 50 wykorzystać. Tam jest okop blisko nas, na tym wzgórzu. 2285. Inner Valley. To jest dolina. No tak, tylko trzeba założyć, że Amerykanie będą starali się pójść bardziej, jak najbardziej od południa, skoro nasz punkt, gdzie znajduje się cywil, jest też na południu. No trzeba. Dobra, ale plan B... Zobaczymy z tej pozycji, gdzie teraz jesteśmy, zobaczymy jak pójdą i wtedy się dostosujemy, tak mi się wydaje. Dobra, Szwedzik. Mamy plan A, natomiast gdybyśmy zostali od razu ostrzelani, by nasza pozycja została zdradzona, wyprujemy się z tego co mamy i wycofamy się wtedy do bazy. Przezbroimy się i cofniemy się na inne wzgórze, które ustalimy później. Na Daras Merk, tak mi się wydaje, że to jest dobry punkt na cofnięcie się. Gdzie to jest? To jest tam. A to jest wzgórze, jakieś... to jest? O, to jest gdzieś tu, dobra, to ja sobie to oznaczę jako... Darasgar to jest punkt, do którego się powinniśmy wycofać moim zdaniem. To jest to wzgórze na 120. Idealnie. Widzę. Jedynka, możecie tutaj wyrównać do linii wzgórza. Kontynuujcie obserwację. Tylko ostrożnie. Co z pojazdami? Nadal są... Te Humviki ruszyły. Zmierzają w stronę miasta. Brawo, tu Alfa. Humvi wroga ruszyły. Kierują się w stronę miasta Hazar Ked. Od punktu Okon. Aktualna odległość 1400. Szwedzik, możesz podać dokładny azymut? Jadą... Powtórz, nie słychać cię. 340, wjeżdżają główną drogą do wioski. Dowódco, pierwszy Humvik właśnie wjechał do wioski. Dobra, widzę ich. Trzymajcie się, żołnierze, nisko. Wrodzy snajperzy są tutaj w okolicy. Ci, co nie obserwują, niech padną i trzymają się za kamieniami najlepiej. Tylko dwa Humviki jadą? Wszystkie. Wszystkie sześć. Ja tam widzę, jeden się wycofuje. Albo nie, wjeżdża na wzgórz. Tak, pierwszy, jeden z Humvików odjechał na prawo, pilnuje flanki. Drugi wyjechał na lewo, pilnuje flanki. Trzeci jest najbliżej nas, też pilnuje przodu. A reszta się wysypała w mieście, z tego mi się wydaje. Z tego co widzę, dowódca nie mają pojęcia, że tu jesteśmy, bo nie odsłanialiby się tak. Czyli nie widzieli nas wtedy. Nie. Wjechali, są, ile mają pojazdy? 4, 5? Bo jeden pojazd jest...
przy tych hamwikach stoją ludzie z jakimiś dalmierzami chyba, czy czymś, oni spotują te wzgórza, gdzie jesteśmy, uważajcie. Stoi nieruchomo i trzyma coś jakby lornetkę czy coś. Tak, ważne jest, żeby się nie ruszać teraz, bo ruch najszybciej zauważy. No słyszeliście, panowie, nisko i bezgwałtowny ruch. Sprawdzają wioskę z tego typu. Boisz się? Nie. Oni nas zabiją. Się brawo, na taką brawo się przemieszcza w stronę punktu Abandoned Mine. Fajnie tu. Uważajcie. Fajne miejsce. Hamwik jedzie w naszą stronę. No. To może być wabik. Ruszyły dwa hamwiki w naszą stronę. Uważajcie, brawo, brawo. Dwa Humvee jadą na południe. Dwa Humvee jadą na południe. Uwaga, formuję kolumnę w naszą stronę. Trzy. No to jednak nie wabik. Widzę ich piechotę. Wroga piechota blisko południowego muru. Dawid, tutaj jest taka między tymi drzewami, znaczy górkami, jest taka fajna pozycja, tylko że tam jest 600 metrów aż. Panowie, trzymać się nisko, trzymać się nisko. Raczej stan nie będziemy walczyć. Nie wychylać się, nie ruszać się, trzymać się nisko. Bez gwałtownych ruchów. Suwaj się, Krzak. To rozkaz, suwaj się. Przeszkadza. Minęli już informatora, więc możemy założyć, że wiedzą już, gdzie jest nasza baza. Brawo, tutaj gdybyśmy tylko mieli RPG. Wiem mniej więcej skąd będziemy strzelać. Przygotujcie się do zasadzki. Moim zdaniem atak na konwój byłby najlepszy. Też tak myślę. Tak. Stąd do strzelania, gdyby to już z góry było. Tylko jeden strzelec w Humvee cały czas się w naszą stronę. Się, że pojadą sobie drogą jak debile. Myślę, że pójdą na piechotę tutaj już w góry. No to wtedy będzie otwarta walka między nimi. A nawet jakby pojechali konwojem, to raczej wątpię, żeby się zatrzymali w trakcie, jakby dostawali ostrzał z gór. Pewnie zapierdalaliby jak najszybciej, żeby tylko przejechać. No dlatego my możemy zawsze odciąć im drogę tutaj na południe. Mamy pojazdy, tak? Możemy szybko odciąć im drogę. Dlatego, żeby nie było tak, że oni przejadą po prostu obok nas, my ich ostrzelamy, wezmą zakładnika i spierdolą. No, znaczy koło nas nie przejadą, przejadą. Brawo, tak. Jak przyjadą koło brawo, to zrobimy im zaskoczenie z północy, tak? Czy rozumiem, że ta druga drużyna cofa się do Gorband, a my się cofamy na... Nie. Oni ruszają do Abandoned Mine. Oni są bardzo blisko wroga w tym momencie. A po co oni tam brawo, ruszają? Brawo, tu Alfa, podajcie wasz C-trap. Strzelają. A po co oni tam ruszają, to co? Że rozwalą. Jesteśmy pod ostrzałem. Uważać, brawo. Macie pozwolenie na ewentualne otwarcie ognia blisko do przeciwnika. My się wycofujemy ze wzgórza. Mamy zielone na otwarcie ognia? Czy zrywamy? Nie, Alfa, na razie wstrzymać. Schowajcie się. Kurwa, po co tam do Abandoned Mine, bo nie rozumiem. Nie wiem, ruszyli tam. Że rozwalą ich tam. Brawo, podajcie jeszcze raz waszą pozycję. Oni są na tej pozycji, gdzie zaznaczyłem nad czarnym punktem. Uważajcie, Kolum. Jesteśmy bez przykrywki. Wróg nas ostrzelał, uważajcie. Będę prawdopodobnie ruszać Kolum na waszą stronę. Jak to jest sytuacja, Szwedzik? Widzisz coś? Zaznaczyłem na mapie miejsce, gdzie się zgrupowali. Czekaj. Skołachami. To co robimy? Tak, jesteśmy już... Jak są wszyscy w jednym miejscu, to można ich ostrzelać. Ostrzeliwujemy ich wszyscy. I
i wycofujemy się momentalnie. Zanim zaczniemy strzelać, to poczekajmy, aż ta grupa, co ruszyła do tej kopalni, się wycofa, bo ich tam rozwalą, no. Ale brawo, tu... Można ich ostrzelać. Ostrzeliwujemy ich wszyscy i wycofujemy się momentalnie. Zanim zaczniemy strzelać, to poczekajmy, aż ta grupa, co ruszyła do tej kopalni, się wycofa, bo ich tam rozwalą, no. Ale brawo, tu Alfa, spróbujcie się wycofać na wzgórze Takur, Margur, ewentualnie do Gorbat. Wróg na razie zgrupował się w punkcie zgrupowania wroga. My jesteśmy spaleni, będziemy się wycofywać za niedługo. Oni są w punkcie tu, oni są pod Abandoned Man, no. Szwedzik. Słuchajcie panowie, oni są pod abandonem na jakieś 500 metrów, więc oni zostaną, mają tam dobrą pozycję do zasadzki. Gdzie jest Redmi? Bo ja to na mapie patrzę i tu, rozumiem, to słabo. Tu nie chodzi o to, żeby tam mieli dobrą pozycję, tylko żeby mieli ekspierdolić, bo jak się zacznie dym, to przecież nie będziemy tu walczyć. Tam jest dolina zresztą, widać. No to co robimy panowie? Zrobimy im szybką masakrę i wycofujemy się. No to PKŚka tylko w kałachu bez sensu. Nie no, lepsza siła ognia będzie, tak? Po jednym nasze kałachy sięgają do 800 metrów, nawet i dalej. Okej, Alfa, słuchaj, wszyscy ustawić się w pozycji do ataku, do czasu komunikatu, że macie otworzyć ogień. Schowajcie się za jakiś murek, schowajcie się za kamień. Gdy padnie komenda, wychylamy się wszyscy po jednym magazynku w stronę przeciwnika w mieście. I chowamy się z powrotem. Przygotować się na pozycji strzeleckiej. Informacja do poprawki. Poprawka 700 metrów. Okej, wszyscy gotowi? Potwierdzam. Tylko weź we mnie nie trafnie, bo ja się będę jeszcze wychylał. No jasne. Ja stąd i tak nic nie widzę, więc też będę musiał się przesunąć. Na tych hamwikach najlepiej by było. Rozwalimy im koła czy coś, to będzie pożytek przynajmniej. Okej, przygotować się panowie. Uwaga! Ognia! Ja ich nie widzę dalej! Odejdę kawałek na prawo! Okej! Wstrzymać ogień, schować się! No ja tam nic nie widzę. Wstrzymać ogień! Szanku, no! Wycofaj się, Perki! Nie wychylaj się, Radrix! Szanku, ranny! Kurwa, po co ten dym? Jeszcze im pokaż, gdzie jesteśmy. Ale wycofujemy się, panowie, wszyscy cofają się. Szaku dostał! Wycofujemy do pojazdów. Dajmy im się wystrzelać, opatrz sobie krzaka spokojnie. Bo nam nic nie zrobi. Dobra, krzaku wycofuj. Dawaj, krzaku. No ruszać. Ale bardzo ja mówię. No właśnie, ale nie jestem. Dwójka spotykamy się pojazdami na drodze w dole doliny, na południe. Ten lewy jest szturmowy? No, to był nasz. Bo tu chyba ktoś wsiadł od tego. Dobra, chuj w to. No ja opatruję krzaka. Gdzie teraz jedziemy? A jeden pojazd, a nie jeden. Jedziemy teraz na drogę, tak? Wiesz, Szwedzi, to jaki plan ruszamy, to teraz Garczy, to ruszamy gdzieś bardziej na zachód. Jaki był plan B? Moim zdaniem, znaczy plan B, no plan A wykonaliśmy, więc ja bym się cofnął do punktu Darasgar, na to wzgórze dalej nas. I tam się bronił już tak na serio. W takim razie ruszamy na wzgórze Darasgar, pierwszy pojazd prowadzisz. Dziesiątka wsadzi, a ja też spustą. 50 gdzieś po drodze, znaczy nie po drodze, gdzieś tam na miejscu możecie schować tak, żebyście mogli wyjechać szybko, strzelać i się schować zaraz. Znaczy 50 będzie bardzo łatwo trafić. Drugie hamy wycofują się na północ, 4 hamy. Wiadomość na prawo. Ktoś ma potwierdzone trafienie? Za daleko.
podążają tam? Tak, jadą. Ale się wysypali. Osoba na zakiedy jadą na wschód. Break, break, wróg. Wróg prawdopodobnie będzie chciał od niego doktor jechać. Odjechał doktor, zaznacza pozycję. Wróg prawdopodobnie będzie chciał jechać od tej pozycji. To by nawet miał sens. To trafi prosto na tak, nas. Tak, trafi prosto na nas. Nie wiem, panowie, rozmawiają przez radio, oni będą jechać od północy, od już doktor, więc wkładają teraz prawo. Natomiast jeśli chodzi o atak, to zajmiemy pozycję tam, gdzie przednią. Tylko krzaki. Zostawcie mi, bo ja nie widzę. No na razie nie ma żadnych kamień, co? Zdaję się. Chcesz jechać na samą górę? Nie, nie. No dobra. Gdzie my teraz dokładnie jesteśmy? A kurwa, pomyliliśmy już z górze, lol. O, fajnie. Dobra, siadajcie, moja wina. Będzie dowódca. Ostatni. Dalej, chcesz ty napierdalać? Wiesz, Wojciech. Tak? Dawid, my dołączamy do was, będziemy mieć. Oczekujcie na stój. Kto tu biegnie? Jak L3? Słucham? Skąd ty jesteś? Od Hortala. A co, masz z nami dołączyć do nas? Nie, ja dyskutuję. Aha, to no sieć. Żeśmy spotkali kurwa z teraz. Nie wiedziałem, że w ogóle coś tu jest. Właśnie. To zajebisty spotter widoczny, nie? Że nawet wspomniałem, nie wiedzą. Nawet my nie wiem. To co ty skręciłeś, w prawo na lewo? Wiesz, to jest drzewo, tak? Jesteś już na teraz grany. Ty. Tak, potwierdzam, jesteśmy już na wzgórzu, teraz Gal, będziemy zajmować pozycję. Teraz to samo jak z kurwysy. Tak, jakoś żebyśmy się mogli bronić na ten atak z północy. Przyjmę, wezmę z bazy soperyki, to będziemy mogli umocnienia tam zrobić. Szwedzi kupy jakoś pojazd, bo widać jak to z kurwysy. Ja mam soperkę, więc... Dobra. Ja też mam soperkę. Ja też. Ja jestem przygotowany na każdą ewentualność. No ale jak saperką wykopiesz na górze ten, to oni będą wiedzieć, gdzie jesteśmy, widać, także nie, ma nie kup na razie. Ja wiem. Dopiero jak będą napierdalać, więc... Gdzie my właściwie jesteśmy? A, dobra. A, już na tym. Idealnie na północ, widać ich. 1400 metrów. To jest punkt, to jest wioska Shirak. Są w wiosce Shirak. Chować się, panowie, chować. Kurwa, moglibyśmy im wyjść naprzeciw. Dawid? Ty? Zobacz na to wzgórze przed nami, nie? Na 20. To jest idealna pozycja, żeby się skrusować z nimi. Ale jak, oni idą z jakiego kierunku? Gdzie ta wioska jest, nie wiem. Zobacz sobie wioska Shirak, tam gdzie jest flaga. Mhm. Jak wyjdziemy im tam do przodu, to złapiemy ich od lewej. Dobra, to możemy się tam udać. Dobra, pakujcie się. Pakujemy się. No okej, ruszamy do was do punktu. Teraz gar. Ale proponował, żeby drużyna wsparcia wstawiała się z tyłu, żeby w razie podobnie moglibyśmy... Ktoś tam został? Został Radrix i ktoś z biały. Jestem w pojeździe, ktoś tam widzę został. Dawaj do pojazdu. Stoi na kamieniu.
pakować. No, Radris, czekam na dowódcę. Schowajcie się, chcę, żebyśmy zatrzymali efekt zaskoczenia, element zaskoczenia. Czekaj, jeszcze dwie osoby, nie jedna. Wyruszamy już do was. Wszyscy. Myślałem, że mam tego. A to trzeba zanotować, żebyśmy się przyjadł. No, Szwedzi ten powiedz. Co? Może się przemieszczamy. Powiedz, że się przemieszczamy. O! Obrażenia dostałem. Jesteś cały, no. No, to tam smyrnęło mnie. Mamy takie dodeka na 200, to ja się nie martwię. Ja bym się martwił. Szwedzik, powiedz, że się przemieściliśmy. Już. I gdzie się przemieściliśmy? Tak, już mówię. Czyli teraz jesteśmy na północ od punktu Dallas Merk, tak? Tak. Dowódco, jesteśmy na punkcie Dallas Tar. Robimy lepszą flankę przeciwnikowi z tej pozycji, widać go lepiej, będziemy mogli ich zaskoczyć. Nie będą się nas spodziewać. My ruszamy w takim razie do Dallas Tar. Herkis na kuckach. Co? Na kuckach. Mamy soperki dla paru osób, dlatego będziemy mogli jakoś ten zrobić umocnienia. Na kuckach, ludzie. Dokładna droga. Oni będą szli prawdopodobnie z północy, co ich się spodziewać. Ale to jest zajebiste miejsce. Coś, jakiś pojazd? A, to nasz, z tyłu. Dobra, na razie wszyscy oprócz jednego schodzą. Tu nie. Oni są na zachód, nie? Na północ. Północ? Świetnie, nie mogę się ruszyć. Jak to? Ale panowie nie chcecie. Nie ruszajcie mnie, to nie o to chodzi. To inna sprawa. To chcę soperki. Ale to już nie zapinowałeś się? Nie. Zaraz to załatwię. Co jest? Ale tu jest zajebista pozycja pomiędzy dla PK. Masz soperkę? Mam. Okej, to zostaje. Gdzie oni są? Potrzebujesz soperki? Waham. Ja nie potrzebuję. Góry mają siłę. Jeszcze raz Pekelkis? Waham. 340? Tak, dokładnie widzę. Wydaje mi się, że idą pod górę też. Nie będą szli jechać drogą. Są opuszczone, więc gdzieś na pewno będą nas otaczać. Ale na górach gdzieś? Gdzie ty je widzisz? Nie, wioska na 340. Po prawej stronie od wioski jest, obok skał. Dowódco, oznaczyłem na mapie strzałkę ze znakami zapytania. Sugeruję, żeby się przygotować na atak z tej strony. To by wydaje mi się najbardziej logiczne, biorąc pod uwagę to, jak gdzie się zatrzymali. Nie, przyjął. Ja na razie spotuję tutaj teren. Widzę ich dwa chowieki w miejscowości Shirak. Potwierdźcie, że wyszli z chowików i ruszają z górze w naszą stronę. Potwierdzam, są tam trzy chowiki, jeden jest jeszcze w wiosce. Dawid? Przyjąłem, czy ktoś ma kontakt z samym przeciwnikiem z piechotą? Dawid, jesteś? Czy ktoś ma kontakt z piechotą? Dawid miał jakiś problem, Szwedzik. On się nie może na razie ruszać. Aha, to fajnie, tak w średniej pozycji trochę jest. Panowie, zająć pozycję, a nie rozmawiacie. Perymetry mają być kryte. Ja bym wziął jednego i poszedłbym tutaj zaraz na kamień obok i będę widział, bo jeśli nas obejdą z burza, to będzie słabo. Okej, ty dowodzisz teraz drugą sekcję. Pelkis? Tak? Chodź ze mną. Wycofaj się. Dobra, już mogę się ruszać. Co mówisz, Dawid? Mówię, że już mogę ruszać. Dawid, ja wezmę Pelkisa i pójdziemy na prawo kawałek i będziemy pilnować, bo jak nas obejdą z prawej ze wzgórza... Na ista. Tak. Dobra, idźcie. Chodź. Tylko niech Hadek spotuje. Kontakt na wzgórzu.
strzałki. No okej, wszyscy brać północny wschód, wszyscy północny wschód. Dowódco, zameldujmy pozostałym, że ekipa jest tam przeciwna. Mają spoterów, mają spoterów, patrzą przez lornetki. Chować się. Nie wychylać. To jest na 100% wróg, panie dowódco. Macie pozwolenie na otwarcie ognia, ewentualnie na razie się schowajcie, oczekujemy. Jest za daleko. Czekajmy, czekajmy. Ma, widzę czterech spoterów. Pięciu. Kurwa, jak surykat, jak surykat. No jaki kierunek jeszcze raz? Na 20 na wzgórzu z kamieni, za kamieni im głowy wystają. 20-25 jakoś tak. Co chwila, kurwa, jeden z drugim wystaje. Jaka odległość? Oznaczyłem marker, samym, pozycja wroga. Tam, na samym tamtym szczycie tych wzgórz. Sam czubek. Teraz już tylko jednego widać. Widzisz strzelczyk? O, drugi pan. Widzę. Oni nas na 99% widzą, bo cały czas się lampią w naszą pozycję dokładnie. No okej, okay, brać też inne perymetry, żeby nas piechota zwykła nie zaszła. To są tylko sami spoterzy. I tam pewnie ale można brać perymetry. Bierało tutaj Alfa, widzimy przeciwnika, oznaczamy też jego pozycję. Nawiązał przeciwnik z nami kontakt, widzi nas. Ty, na tym czubeczku to nie siedzi czasem gość, nie leży? Zobaczę. Tam równo 25. Nie, tam nie. O, widzę go. Ale widać, jak się kręci. Pamiętajcie o zasłonach, wschodzę ze sprzeciwnik na 20. Oni na 100% wiedzą, gdzie jesteśmy. Podaję pozycję na mapie. Wzgórze 2, 3, 7, 7. Tam jest przeciwnik. Spoterzy prawdopodobnie tylko zauważyli nas. 2, 3, 7, 7. Możecie spróbować zajść od wschodu, jeśli macie taką możliwość. Oni są na samym szczycie, patrzą się na południe. Siedź tam, Kalibis. Siedź tam, jak gdzieś siedziałeś. Nie biegać, panowie, również, żeby nas nie zauważyli. Może tak nas widzą. No na razie to jest jak w statkach, wojna pozycyjna. Trochę ta. Oni nas widzą, my ich widzimy, pewnie będą flankować zaraz. Bo obstawiam, że to tylko jedna drużyna na tej górze siedzi. Także panowie, dookoła trzeba się rozstawić. Potwierdzam, bierzcie wszyscy perymetry, za chwilę patrzcie na inne perymetry, spotujcie tutaj, żeby nas nie zaszli. Sobie radio. Maskowanie pustynne mają, to? Aleks? Chyba tak. No raczej tak, no wątpię, żeby kogoś stać, nie biegali. No może ich nie było stać i mają Mudlanda. Będą biegać na ten, na białą ubrań. No na razie nigdzie indziej nie widać żadnego ruchu. Ja się stąd wycofam, bo my tutaj też jesteśmy, jak na widać, cały teren odsunięty. No to prawda, jakby nas zauważyli, to już mogliby oddać celny strzał. W czym? Ale jest dobra, widać. Cisza. Mogli się wycofać. Ja już chodzi, na jakiej pozycji jesteście? Zaznaczcie mi to mniej więcej. No tam na iść są. Spójrz. Tutaj na 80. Okej, okay, już widzę, Szwedzik. Teraz, tak, dwa. Widzę was. Ile oni mieli bardzo, Szwedzik, jakżeś widział?
4-5 przynajmniej. No, ktoś mi tam biegnie pod górę, tylko... ktoś tam pod górę, break. Kto tam podchodzi pod górę, w kierunku północnym. Wchodzi na to wzgórze, ktoś tam wchodzi. Był zespotować bliżej chyba. Wszędzie za nami ktoś wchodził. Uważam, tam u góry jest jeden, wchodzi właśnie na sam szczyt wzgórza. Tam u góry to znaczy, który kierunek? Z naszej pozycji 25. Potwierdzam, jeśli macie taką możliwość, możecie wysłać tam sekcję. Tylko uważajcie, oni są z góry 2, 3, 7. To tam, no pod tej, pod tym, pod tą wioską tylko 3 hamwiki stają. Uwaga, break, Bravo będzie próbować flankować ich od zachodu, od wschodu. Będę próbować flankować z góry 2, 3, 7, 7, uważać. Które w górze? 2, 3, 7, 7. To jest tam, gdzie jest przeciwnik, tak? Nie. Break 2-4-2-0. Mogą oznaczyć? Ale po co? Bo tak naprawdę to my czekamy na nich ruch. Oni się wycofali z tych na 20, nie? A jeśli oni zmienili kąt podejścia, to będą musieli się wracać i stracimy czas. Bez sensu. Niech siedzą na dupach. Równie dobrze mogli tam wysłać kilku ludzi tylko. I reszta może się jechać na jedną drogą. Tak też może być. Dwa, trzy, osiem, jeden, potwierdź. Przy czerwonej linii, potwierdź. Okej, okay, widzę. Natomiast my tutaj staramy się tych spoterów jakoś zajść. Na razie utrzymujemy się na tych wzgórzach. Marker, pozycja wroga. Panowie, a co myślicie, żeby tam podejść i zrobić mi krzywdy z hamwikami? No, to nic nie da. No, nie spierdoliliby wtedy z tym informatorem, by musieli powoli uciekać na piechotę. Raczej obserwują też hamwiki. No raczej tak, ale mówię, no jak będą chcieli stąd jechać, to będziemy widzieć, kiedy będą się wycofywać. Nie mam broni na hamwiki, chcesz połowę magazynka, połowę twoich magazynków zmarnować na jeden pojazd? Gdybyśmy mieli wyrzutnie, to co innego. Zawsze można by było im porozkręcać koła. I zostawić na cegłach. Też jest myśl. Obchodzą nas od prawej. Kierunek... 50. Brawo, tu Alfa. Wróg jest na wschód od nas. Próbują nas przejść. Pełna gotowość. Gotowość, panowie. Oznaczyłem punkt marsz wroga. Przechodzą u nas od prawej. Możemy ich ostrzelać. Wróg, teraz mamy dobrą pozycję. Wróg w punkcie marsz wroga. Idę na południe. Okej, ja proponuję się wycofać. Mam idealną pozycję. Mogę strzelać. Okej, okay, podchodzimy pod waszą pozycję. Gdzie jest grupa? Gdzie? Za mną. Ruszamy do śledzika. Śledzik, jesteś tam, gdzie ostatnio. Okej, okay, pozycję. Nisko, bardzo nisko. Kierunek 50 są za drzewami przy wzgórzu. Rozstawić się na pozycję. Są w tak chujowej pozycji, że ich możemy rozjebać teraz. Są na wzgórzu? Gdzie oni są, kurwa? Tu, 550 metrów. Punkt marsz wroga. Na dole, w dolince. Za drzewami się chowają. Czy ja podczołguję do was? Chujowa wciąga tam. Nie biegać. Azymut, śledzik dokładny? 50, tak? Teraz 60. A nie, dobra. Potwierdzam, 555 metrów. Wycofaj, za daleko jesteś. Ja ich nie widzę. Dobra, mogę oddać jeden strzał, by widzicie, gdzie smuga będzie. Nie, to jest chyba głupi pomysł, bo zaczną napierdalać. Idą, przemieszczają się. Widzę ich. Szybko. Czekaj, ja ich dalej, kurwa. Na zielonej pozycji, naprost nas, jeden patrzy w nas. Naprost nas są. Dobra, widzę ich teraz. Jezemut. Patrzą na nas teraz, szybko. Odpowiadamy ogniem albo spadamy.
Ogień. Dowódca to jest idealna sprawa. Ogień. Przeładowuję! Dobra, cofnijcie, cofnijcie. Cofnij, cofnij, cofnij! Wycofać, wycofać, wycofać. Zrywamy! Wycofujemy. Zrywać ogień. Wycofać, wycofać, wszyscy. PKśka załadowana. Wycofać. Czekaj, czekaj. Wszyscy cali. Krzak ranny lekko. Okej, opatrz. Kurwa, Krzaku, jakiego ty masz pecha dzisiaj? Nie ma pecha, tylko jest głupie, bo kurwa wszyscy leżeli, ją kucą. No ta, to by dużo tłumaczyło. Okej, brawo, tu Alfa, jak pewnie usłyszałeś, zaatakowaliśmy wroga, on jest w dolinie, ciemna już wroga. Nie strzela, co? Nie staniecie zaraz, zostaniecie kutkę do moich oczek zaraz. Nie żartuję. Kogoś kurwa trafiłem, bo taka seria poszła, cały... Ja ich nie widziałem. Cała PKśka poszła na raz. Okulary, to trzeba założyć. Ale to była tak okrutnie chujowa pozycja. No. Ale nie, oni pod koniec patrzyli w naszą stronę chyba już. Ale zajebiście kurwa. Ale nie zajebali. A dostał ktoś? A skąd wiesz? Nikt? Jeden dostał, ale żyje. Okay, to ja proponuję drugą serię zrobić, bo nie ruszyli się, pewnie opatrują rannych. Teraz ich dobijemy i wygrali. Dajemy. Okay, to gleba wszyscy i ruszamy. Powoli w dobrze. Ja ich nie widziałem. Oni są w dolinie. Okej, okay, otworzyć ogień, otworzyć ogień. Dobra, cofamy. Celnie są, uwaga. Cofać. Wszystko cofać. Wszyscy cali? Tak, chyba tak. Dowódca, wezmę helikopter, to pójdziemy lekko na prawo i będziemy ich kąsać. Wieprzyłem, uważajcie na istot czerwonej linii, punkt czerwona linia jest nasz oddział, brawo. Tu Dawid, jestem na prawie flance przy kamieniach. Podchodź. Ich lekko od lewej zaś. Leciutko. Dowódca, wezmę helikopter, jest... pójdziemy lekko na prawo i będziemy ich kąsać. Wieprzyłem, uważajcie na istot czerwonej linii, punkt czerwona linia jest nasz oddział, brawo. Tu Dawid, jestem na prawie flance przy kamieniach. Podchodźcie od zachodu co najwyżej. Okej, dowódca do wszystkich, przemieszczamy się bardziej na... kierunek południowy, ruszać tutaj linią za mną, linią tych wzgórz. Panowie, nisko. Helki, gdzie jesteś? Ta pozycja jest spalona, więc musimy ruszać się indziej. Ruszamy tam. Za tobą. Bardziej od zachodu, bo was zobaczą. Mamy być inkognito, ruszamy na to służenie. Tylko żeby wyglądamy jak te pojazdy widzieli, nie? W razie wycofania. Ale oni byli w chujowej pozycji. Szczyt wzgórza. Helki, przygotuj się, będziemy strzelać. Okej, my się przemieszczamy. Dobra, wszyscy gleba teraz. Na szczycie są, widzisz? Widzę. Gotów? Wal. Dobra, panowie, mi stronę nie zbierają. Cofaj. Kurwa, gdzie... Zwalimy doskokowo, musimy ich wkurwiać. Na wzgórzu chodzą. Puścili dymna. Jaka to odległość?
Blisko, blisko, blisko walą w nas! Uwaga! Nie walcie za długo z innej pozycji, parę strzałów i cofać, bo nie mamy szans z nikotyką. Nad niebieskim dymem w krzakach. Cofać. Wyjąłem trzech. Dwóch się schowało, było ich pięciu, patrol. Zajebałeś ich? Patrol. Mieli nas zajść od czarnej strzałki. Zajebałeś trzech? Tak. Nice. Wróg się przemieszcza wyżej na szczyt. Mają dobry sprzęt, możemy go pozbierać, bo tu nikogo więcej nie ma. Dobra, podchodzimy do ciebie. Kazar Head 2, tam gdzie byliśmy. Zamknął, panowie. Dara Star 2, tam gdzie byliśmy wcześniej. Nie ruszać, kurwa, prosto na wroga, na zgórze, tylko za mną. Ta drużyna, do której wcześniej strzeliliśmy, weszła na szczyt wzgórza i idzie w kierunku czerwonej linii. Idą przez wzgórze. Dobra, potrzebuję trzech ochotników, którzy pójdą ze mną po sprzęt. Ja będę was osłaniał, wy będziecie zbierać. Chętny. Jedziemy. Dobra, chodźcie. Widać jak smugacze lecą w te wzgórze, które ostrzeliliśmy. Oni są na tym wzgórzu, tam gdzie walą smugacze. Tak. Okej, ruszamy wszyscy z pomocą. Można oddać salwę pocisków w nich? Potwierdzam, ruszamy tutaj pod wzgórze. Zawodzili przeciwnika z dwóch stron razem z brałą. Dowódco, mamy tutaj medyka wroga i kolejne dwa ciała, czyli razem ciała jest pięć. O kurwa, jaka masakra. My mamy mamy w pojazdach naszych amunicję do PK-śki? Nie potwierdzam. Kurwa, masz, bo się kończy powoli. Kamisce znaleźliśmy, masz niego chyba w okresie. A ile ma taśm? Krzaku, ile ma taśmy? Jakie ma taśmy? Liczę 4 taśmy plus 1 w broni. Ale jakie taśmy ma? Po 200, po 200 pocisków, 5,56. No to... inno. Ile ma taśmy? 4 plus 1 w broni. Dobra, to mogę wziąć od niego właściwie. Dobra, to tempo z tym sprzętem i zbieramy się. Wystrzelam jeszcze z tej PK-ki mojej w nich salwę i idę do was. Nie
Nie, to chyba dowódca, bo miał mikrodagra. Wszyscy mają mikrodagra, bo ja też się zebrałem. Przyjąłem mikrodagra, widzę ich na mapie, nadają sygnał. O kurwa! Nie no, Osiek, zajebiście. Taktyk. Ostrzelać nikt, no bo brawo, ale ma straty. Widzę, że miałem straty. Próbujcie go strzelać. Dobra, panowie, streszczajcie się z tym sprzętem, bo tu jakiś żołnierza widzę, podchodzi do nas. Dobra, już koniec. Krzaku gotowy. Biegnę do was po ten. Ruch na mapie oznaczony, wszyscy tam są. Gdzie wy jesteście, Szwedzik? Da radę mi ktoś wziąć kałacha, bo ma mało amunicji do tej M-ki. Tu masz gościa, który ma 30 magazynków. Tam 20. Ja jestem amunicyjny, mam 30, 26 magazynków. Do M-ki? Tak. No daj mi. Co mówi Osiek? Podchodzi koleś. No będzie do lewej. Widziałem go przez ułamek sekundy i nie wiem. Nie, weźcie te lemki ze sobą do plecaków, one się przydadzą, bo one mają ekogi, więc będzie zajebiście strzelać z nich. Szwedzik, jaki zemut był? Więc ktoś tam nie wyjdzie. Widziałem go na szczycie tej skały na 20, ale to był ułamek sekundy, nie, może mi się przewidziało. Osiek, może daj dowódcy tego mikrodagra. Właśnie biegnę. Ja widzę przeciwnika, ostrzeliwuję ich tam. Są na szczycie z górze, strzelam się z bramy. Wróg przemieszcza się na południe, w południowy zachód z kierunku naszego znacznika X w kółku. Okej, panowie Szwedzik, Dawid, myślę, że cofniemy się do naszej miejscowości i tam już odeprzemy atak. Bo to nie ma sensu, oni są bliżej miejscowości niż my, musimy wyrównać odległość. Potwierdzam, to był dobry pomysł. Zbierzcie ten sprzęt i spadamy. Nie mam pojęcia. Ok, spotkam was tutaj na skórze. My jeszcze podpierdolimy im radio. Dowódco, gdzie jesteś? Mogę przekazać ci mikrofon. Szwedzik techniczny, można radio podjebać, nie? Ruszaj. Jestem pod pojazdami. Przyjemny pan. Okej, wszyscy wycofać się pod nasze pojazdy. Właściwie to nie jest zły pomysł, żeby wysłać dwóch ludzi na hamowiku i ostrzelać ich na tą górze. Bo ja widzę, jak oni się przemieszczają. On podchodzi do nas, ty, spiedralajcie z tym sprzętem już. Tu nie wiem, jak ci się włączy odbieranie, to włącz. To z brawo, to z brawo. Nie wiem, ale cały czas na widać nadawanie pozostałe. Zjedliśmy go. Dobra, ale spadamy. Włącz nadawanie. Tylko nie włączaj nadawania, tylko odbieranie. Zobacz, widzisz ich na mapie. Nie to. Do pojazdów. Jeszcze muszą przyjść od Amerykańców. Czek, słychać mnie teraz? Tak. Do pojazdu. Radujcie się. Czekaj, Szwedzik, to spróbuję im salwę z 50 rzucić, tylko muszę zobaczyć, gdzie oni są. No to tym bardziej powinienem z tym spadać, żeby ludzie nie padli w razie czego. No to ruszcie się z ludźmi, ja dołączę do was. Dobra, dawaj. Ja mam jednego mikrodagra tutaj, więc ja widzę, że... A mamy ich pozycję? Mamy ich pozycję, wycofajmy się jednak. Oni są na prawo obserwowanej linii. Na kamieniu. Jeszcze raz, gdzie są? Oni już są tak blisko? No. Tak. O kurwa. Trzeba się wrócić tam na te wzgórza gdzieś koło naszego zakładnika. A idzie ich około 2, 3, 4, 5 osób. Przynajmniej, którzy mają nadajnik. Dobra, oni są już na przegranej pozycji. Jak to wiem, nie wiem, cofujemy się do miejscowości, gdzie jest zakładnik. Przyjąłem. Wróg też szybko się przemieszcza w stronę Tarasgera. Musimy uważać, są podczas.
fajne z tym, że można stać. Ty zaraz na nich chyba wyjedziesz. Przecież nie jeszcze. Trochę oberwałem. No. No zdarza się, to są góry. Zaraz się opatrzycie. Nie, no bo... Nie, tylko tam pierdolą mnie lecie. Tylko chyba ból jest. Nie. Zjebałem szczęką, mogę... Dobra, panowie, ustawić pojazdy w strategicznych miejscach. Wybudować za pomocą saperek umocnienia na drogach oraz w dogodnych punktach. Wszystko na wszystko macie 4 minuty czasu operacyjnego. Ustawimy się w dogodnych pozycjach i odeprzemy atak. Ja mam bardzo lekkie krwawienie na nodze mam. Szwedzik, gdzie wy jesteście? Jesteśmy w północnej części tej wioski, gdzie jest zakładnik. Opatrujemy się, bo wjechaliśmy w skałę. Drobna rana. Dobra, nogę masz całą. Tylko jeszcze jest załatwę, tak. Dobra, minął mi ból. Radrixa z nami nie ma tutaj. Ile mamy tych M4-ek? Cztery. Jesteś już w punkcie wymarsz na East. To myśmy ich północnej części wioski. Ja sam są... Bo ja też mam broń, amerykańską. Okej, jadę do was. Dowódco, powinniśmy ruszyć troszeczkę na wschód, do góry, bo jeśli oni idą tą trasą, czerwona linia i tak dalej, to wyjdą na nas z góry praktycznie. Będziemy w gorszej pozycji niż oni. O kur... No zapierdala. Jaki wariant. I to jest dobry moment, żeby użyć mi dziesiątki. Medyk jest. Odbiór? Pamięcie. Panowie, zaraz dołączę do was, jestem ranny, lekko spadłem ze schodów. Dołączę zaraz tam na północ miejscowości, próbować od punktu Huna, bo dajże nas atakować. Dobra, panowie, idziemy do góry. Wschód od czerwonej linii. I panie się ogarniają. Co my za celownik? Praca co ogi mamy. Mają przesrane. Jak my z kawałką ciśniemy, to nie jest rany. No my żeśmy ze Szwedzikiem ile pokupki tam. No panowie, to jest nasza alamo. Tu się już nie mamy gdzie wycofać. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inshallah, panowie. Wyjdziemy akurat na nich naprzeciwko, bo widzę na mikrodagrze, jak wyjdziemy na sam szczyt. Oni chyba nie wiedzą, nie? Jakieś wybuchy? Biegnie Amerykaniec, kierunek 100. Biegnie o otwartej, rozwalmy go. Macie pozwolenie. Schował się w krzakach, czekamy aż wyjdzie. W punkcie Hunab, to jest na północny wschód od punktu Hunab, tak? Jest ten koło punktu Trzmych, tak? Ten gość jest. Dobra, walcie. Gdzie są? 100. Rzucił dym. Związki z górze. Walcie w dym. Ale celnie wal. Gincie skurwysyny. Chyba tak. Żyje jeszcze. Jeszcze żyje? Tak, dobra, idziemy na lewo, na wzgórze. Potwierdźcie, że strzelacie bezpośrednio na zachód. Do wschód, przepraszam. Strzelamy na wschód, potwierdzam, mamy jednego tylko na otwarty. No okej, no to ja go widzę na mikro także, jak z nikim jego... Szwedzik, jak tutaj wybiegniemy, to wyjdziemy na front, idealnie na drużynę przeciwnika. Widzisz to na mikro także, o ile posiadasz? Tak, nie widzę mikro także, ale wyobrażam sobie, jak idę. Uważajcie, od tego gościa bezpośrednio dokładnie. Z 500 metrów jest wrogi oddział. 500 metrów na północ idą, próbują was, by wziąłeś od północnego wschodu. Idą od północnego wschodu prosto na was. Trzeba to zjeść się. Tędy na skrócę. Widzicie to, musicie tu rozstarczyć macie saperkę? To jest. Kopię? Dobra, to ty kop. O
Szwedu, gdzie jesteście? Zaraz z naszej pozycji. Okej, widzę was panowie, no to wycofajmy się z tej pozycji. Zaraz wróg do nas dojdzie, spróbujmy tutaj się na blisko z wrogiem spotkać. Nie ma powodu, żeśmy się stąd wycofali. To właśnie zostajemy tu. Żeby się z nimi spotkać właśnie tu, a nie na dole, bo na dole będą mieli przewagę pozycji, a tu mamy, my mamy przewagę. Wjebałem w jednego typa 400 naboi, myślisz, że żyje? Myślę, że żyje, bo nie trafiłeś. Kurwa. Maksymalnie siedzi w krzaku, bo dym opadł, a no bo... nie mógł uciec. No właśnie, a potrzebuję pocisku. Dobra, panowie, z 50 idzie przeciwnik, przygotujcie się. Dawaj, Adek, rozkładaj maszynę. 50 idzie przeciwnik, że... Ale chujowy ten okop. Uważajcie. Tutaj wy dwójka zostaniemy tutaj, będziemy... Po prostu wychylimy się na nich bezpośrednio, ich ostrzelamy. W razie stańmy tutaj za tym kamieniem. Mogę granat nie? Dalej nie wiem, gdzie jesteście. Panowie, jak się zrobi gorąco, wycofujemy się na punkt, zaraz wam oznaczę, to będziemy wracać tą trasą, którą przeszliśmy, tylko nie, nie schodzimy jeszcze ze wzgórza, łapiemy po prostu kamień kawałek dalej. Dawid, gdzie jesteście? Dawid, Szwedzi, gdzie jesteście? A dobra, widzę was. Sofie. Oni są blisko, drugi jest bardzo blisko was. Drugi jest bardzo blisko was. Kontakt już tam na wzgórzu. Tu u nas na tym wzgórzu? Tak, przed nami. Jeden tylko jeden. Wszyscy są tutaj, wszyscy są tutaj, tylko dobrze. Jaka odległość? 200. Szerzej panowie, szerzej. Jeden martwy ten na wzgórzu. Reszta prawo jest w miejscowości, więc to jest bez ten, bez stresu. 120. Ok, sprawdzam mikrodag, no? Sprawdzam mikrodag. Widzę skurwysynu! Przerwuję. Dojebany, dojebany, dojebany! Nas dostał, nas dostał, odsuń się, odsuń się. Kolejnego dojebałem! Ranny w Helkis. No, napierdalaj śmiedzik tam granatnikiem, napierdalaj, bo oni tam są cały czas. Mogę go pójść? Halo. Słucham. Mogę go pójść? Dobra, dawaj Adek, zlecimy ich oflankować, oflankujemy ich tutaj z lewej. Ja o tu zajebistą pozycję, panie dowódco. To ja ruszam. O, zajebałem trzech przed chwilą. Albo dwóch. Tak, jest to ramy. Ja idę ich oflankować, uważajcie. Dobra, siejecie. Kurwa. Skąd strzelają? Ja podchodzę pod nich właśnie. Nie, nie, nic. Nie mogę. No, mam jakbym chodził z normalnie, ale nie mogę. Dobra. Dwóch jeszcze zostało tam, chyba wycofując się ze wzgórza. A widzisz ich na także? Tak, widzę. A dowódca z Celtic ma dagra, czy nie? Tu na prawo wykopałem oko, jak ktoś chce, to może przyjść. To nie ja. Tam gdzie strzelam. Był jeden. Granatnik! Załatwiłem jednego. Też się przyczyniam, co myśl. Podchodzę podem. Teraz to jeszcze. Dobra, jestem z załatany, teraz załatany. Radrix, strzyjesz mnie? Dlaczego? Dobra, panowie, szturmujemy za Allaha, kończymy to szybko. Ich jest dwóch, tam tylko jednego rozwaliłem. Walą zaporowym. Z granatników.
No dawaj, dawaj, tu już są nasi z przodu. Ostrożnie, ostrożnie, podchodzimy. Będę tutaj z tyłu ustawiał Rodrixa. Jestem ranny przy tym krzaku, jestem ranny przy tym krzaku. Przy kamieniu, gdzie są dwa zwłoki koło mnie. Czasem przytomność. Medyk nie może nic zrobić, bo nie mogę się ruszyć. Kurwa mać! Opatruję się. Dobra, zdjęty. Kurwa, wy wyglądacie jak Amerykanie z daleka. Ostatni zdjęty, nie byłem pewny, już was łatam. Potwierdzam, nie ma, chodźcie do mnie, potrzebujesz pomocy medycznej. Sorry panowie. Potrzebuję pomocy medycznej, szybko. Pod punktem czerwona linia na zboczu. Ortika. Mogę do was spróbować podejść. Już, Osiek. Jebany. Nie, to było naprawdę przypadkowo. Biały dym poszedł. Wiecie już, Adeks? Osiek, łatam cię. No ja jestem załatany, teraz strzyć mnie trzeba. Dobra, to... Jesteście pewni, że wszyscy mieli nadajniki? Kurwa, jak Amerykanie. Jak wszyscy, daleko odbiegliście od tego dokładnie układu? Każdy wziął nadajnik prosty, nie? Myślałem, że oni wam dupę. A my przejęliśmy, nie? Mikrodali. No, no, wiem, wiem. Chyba ich największy błąd. Przyjął, staram się. No... Tak. Tym bardziej, że nie wyłączyli po tym, jak już rozwaliliśmy jedną drużynę, nie? No... No w sumie... Dobra, myślę, że wygraliśmy. Ale już wow. Oni... Co jest? To strzelam. No. Ja. Oni są wszyscy martwi? Możecie do mnie podbiec? Jestem... Ja jestem ranny, jestem podrywany w tym momencie. Na southwest od tego białego dymu. No niby czterech jeszcze, ale to jest... nie wiem czy... Dowódco, potwierdzam, to wszyscy. Możemy oddać salwę honorową. Poczekajcie na mnie. I na mnie. I na dowódcę. Panowie, ale dowódcy. Gdzie jesteście? Inshallah. Większość dzięki Szwedzikowi. Szwedzik, sprawdzisz logi później? Dobra robota wszyscy. Sprawdzisz logi tak z ciekawości? Pewnie, potem sprawdzę. Ta, Adeks, ty wywaliłeś tyle taśm, to może coś ustrzelić. No kurwa, mam nadzieję, że tego chociaż... No, ktoś tu ciągnął. Ktoś tu się czołga. No nie to, Radrix. Jestem, chłopaki, jestem. Serce, pomoc medyczna. Dobra, nie będziemy po niego szli, strzelamy salwą. Dobra, dowódco, szybka salwa i kończymy, nie ma co siedzieć. Rodrik, sobie się wy jesteście, dobra, widzę nas. Alaha, czyli Fallouto. Za Alaha! Inshallah! Dobra, ale przeładować to już nie mogę. To co, robimy z jakąś focie? Właśnie zrobię sobie. O, dobra. Najlepsza misja, kurwa.